Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taką żaglówkę z trzema żaglami. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej żaglówki będziemy potrzebowali kwadratowej kartki papieru, oczywiście dwukolorowej, jeżeli chcemy, aby żagle miały inny kolor niż sama łódka. Moja kartka ma wymiary 20 na 20 cm. Na początku ustawiamy sobie kartkę kolorem żagli do góry, czyli u mnie jest to kolor biały. I musimy naszej kartce zrobić obie przekątne. Do tego celu przykładamy prawy górny wierzchołek do lewego dolnego, a następnie prawy dolny do lewego górnego. I nasza kartka w tym momencie powinna wyglądać w taki właśnie sposób. Następnie przekręcamy ją sobie właśnie tak i musimy dolny wierzchołek przyłożyć do punktu przecięcia się tych dwóch linii. I zaginamy po całej długości. Następnie górny wierzchołek przykładamy do tego punktu, czyli gdzie ta linia łączy się z tą krawędzią. Następnie musimy przyłożyć tą krawędź do tej krawędzi. Czyli w taki oto sposób musimy to zagiąć. I następnie z drugiej strony robimy to samo, czyli ta krawędź również do tej krawędzi. I tak to powinno wyglądać. Teraz musimy jednocześnie używając tych dwóch linii oraz tej zagiąć te elementy do góry. Czyli zaginamy sobie w ten sposób. Jedno z jednej, drugie z drugiej i na środku powinno nam się w ten oto sposób to zagiąć. A następnie ten oto wierzchołek musimy spłaszczyć i odgiąć na lewą stronę. I tutaj w środku zagiąć, tak aby wyrównał się z tą krawędzią na górze. Teraz z tym dolnym trójkątem robimy dokładnie to samo, czyli najpierw przykładamy tą krawędź do tej krawędzi, później tą krawędź do tej krawędzi i tak samo zaginamy jednocześnie i odginamy na lewą stronę. Odginamy, no i tak samo, używając tych dwóch linii, najpierw zaginamy, a ten wierzchołek stawiamy prosto i odginamy na lewą stronę. I również zaginamy. Następnie musimy tak jakby całą kartkę złożyć na pół, używając tej tutaj linii na środku. Do tego celu można sobie chwycić w dłonie i w powietrzu po prostu zaginamy to w ten oto sposób. Z tej strony jest ta linia bardziej widoczna. I ustawiamy sobie kartkę w ten sposób, aby ten mniejszy trójkąt był po prawej stronie. Następnie musimy przyłożyć to tutaj załamanie do tego tutaj punktu, gdzie ta linia spotyka się z krawędzią. Czyli można sobie położyć w taki sposób na płasko, no i to załamanie do tego punktu przykładamy. I kiedy tu jest prosto, to zaczynamy tu zgięcie i musimy je po prostu tutaj do końca poprowadzić, aby było równo.
czyli ta krawędź powinna się stykać z tą krawędzią. Jeżeli się styka, to znaczy, że zgięcie idzie równo. I tak to powinno wyglądać, jak widzicie. Następnie, używając tej oto linii zgięcia, musimy tą warstwę tak jakby przerzucić na prawą stronę, a tutaj na dole tą oto linię zgięcia wyrównać z tą oto krawędzią, tak aby się to rozpłaszczyło na taki duży trójkąt. Czyli w taki sposób, jeżeli tu pasuje na środku, to zaginamy z jednej i z drugiej strony. Następnie tutaj po prawej stronie musimy również zagiąć taki oto rożek do środka. Niestety tutaj nie ma żadnej linii, którą widzimy, ale musimy tak jakby przyłożyć tą oto krawędź do tej linii, która jest tutaj pod spodem. Czyli po prostu na oko w ten oto sposób, aby wyrównać również z tą linią. Czyli tak to powinno być zagięte. Odginamy ten element, a następnie musimy go wgiąć do środka, używając linii, które właśnie zagięliśmy. Czyli wzdłuż tej linii i tej linii tutaj na środku wginamy to do środka. Było tak? A my to wginamy do środka w ten oto sposób. Następnie tą oto krawędź musimy przyłożyć pionowo do tej krawędzi. Czyli taki oto sposób. Następnie musimy ten duży element, który jest po drugiej stronie, w taki oto sposób wygiąć, aby tutaj zrównało się to z tą oto krawędzią. Czyli można sobie, gdy mamy kartkę w ten sposób, odwrócić na drugą stronę i po prostu musimy zagiąć to w ten sposób i tutaj nowo powstałą krawędź zrównać z tą, co jest pod spodem. No jeżeli tu się zrówna, to zgięcie ciągniemy dalej do końca kartki. I tak to powinno wyglądać. Z powrotem odwracamy na drugą stronę kartkę. I teraz musimy ten oto element zagiąć w taki oto sposób do góry, równo z tą krawędzią. Czyli tak to powinno wyglądać. I teraz powiedzmy dość trudna rzecz, a mianowicie musimy ten cały duży element włożyć tutaj pod tą warstwę tego elementu. Czyli musimy to tak jakby podnieść, złożyć ten element i teraz ten element z góry wepchnąć tu do środka, aby tak to się prezentowało. Pokażę jeszcze raz. Było tak. My odginamy to do góry w ten sposób. Jednocześnie to podnosimy. Tak. I chowamy ten element tutaj do środka. No i tak to powinno wyglądać. Następnie ten oto wierzchołek przykładamy do tego punktu, tak aby tutaj wyrównać tą linię z krawędzią łódki, można tak powiedzieć. Następnie odginamy z powrotem i musimy, używając tej linii, schować to do środka. Czyli w taki oto sposób i chowamy to do środka. Nie tworzymy żadnego nowego zgięcia, tylko używamy tego, co przed chwilą zrobiliśmy. Możemy to wzmocnić. No i jedyna rzecz, która nam pozostała, to jest tutaj zagięcie dna naszej łódki. Tutaj nie ma żadnego widocznego punktu odniesienia, ale możemy wyczuć, gdzie zagniemy. Wyżej niż tutaj krawędź, która jest w środku, po prostu
będzie ciężko zagiąć, więc zaginamy równo z tą krawędzią. Odginamy, no i musimy ten element wgiąć do środka. Unosimy tą tutaj krawędź i po prostu chowamy to do środka. W taki oto sposób. Używając linii, które przed chwilą zrobiliśmy. I odwracamy na drugą stronę i tada, nasza łódeczka jest w tym momencie gotowa. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.